Witajcie na kanale Orbitrek Guru w kolejnym teście wioseł. Od modeli znanych i wysłużonych przechodzimy do nowości. InSportline River. Ergometr inspirowany konceptem 2, który zarówno pod kątem wyglądu, jak i komfortu pracy nie odbiega zbytnio od swojego wzorca. Maszyna jest solidnie wykonana, jakość użytych materiałów jest dobra, a co najważniejsze, komfort ruchu jest bardzo wysoki. Nie ma mowy o żadnych zacięciach i przeskokach. Ruch jest bardzo płynny, zarówno rolki pod siedziskiem, jak i wiatrak spisują się perfekcyjnie, dając dobre czucie wody. River jest wioślarzem magnetyczno-powietrznym. Część wytwarzanego ruchu powietrza można przekierować na twarz osoby ćwiczącej, co jest pozytywnym dodatkiem. Obciążenie zmienia się za pomocą przycisków rozbudowanej konsoli, która jest podświetlana, czytelna i bogato wyposażona. Łączy się też bezprzewodowo z pasem do pomiaru pulsu, który jest w zestawie. Po treningu Rivera można łatwo złożyć, by nie zagracał nam połowy mieszkania. InSport Line River dobrze sprawdzi się w roli ergometru domowego, a z ceną 20% niższą od porównywalnych maszyn konkurencji jest jednym z bardziej okazyjnych zakupów dla każdego wioślarza amatora szukającego sprzętu z górnej półki do intensywnych treningów domowych. Przy tej okazji chciałem też rozwiać wątpliwości dotyczące wyższości łańcucha nad taśmą. Coraz więcej producentów zmienia w swoich ergometrach łańcuch na taśmę. Jest to kwestia oszczędności, ale też wygody, bo taśma jest bardziej elastyczna i mniej szarpie w porównaniu do łańcucha. Jest też trochę mniej trwała, ale za to znacznie łatwiejsza w utrzymaniu i w naprawie. Osobiście nie robi mi większej różnicy czy ergometr jest na taśmie czy na łańcuchu i absolutnie nie jest to wyznacznikiem jakości sprzętu. Pełna recenzja na Orbitreguru.com w dziale poświęconym ergometrą. Warto też zwrócić uwagę, że InSportLine rekomenduje Rivera także do użytku w klubach fitness, rzucając tym samym wyzwanie maszynom marki Concept. Czy Rivery dobrze sprawdzą się na siłowniach? Czas pokaże. Moim zdaniem mają spore szanse powalczyć z aktualnym monopolistą. Pozdrawiam. Cześć.